Witam wszystkich serdecznie. Cześć, tu Paweł z Wyspy Man. Zapraszam Was dzisiaj na kolejną opowieść. Dzisiaj opowieść będzie bez wędki, bez gitary. Pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda zima na Wyspie Man. Czyli leje, wieje, wieje i leje. Zapraszam na film. Wyspa Man, z angielskiego Isle of Man, z manksowskiego Elan Vanin. Dependencja korony brytyjskiej znajdująca się na wyspie Man, należącej do archipelagu Wysp Brytyjskich i położonej na Morzu Irlandzkim, między Wielką Brytanią a Irlandią. Jako terytorium nie jest prawnie częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ani Unii Europejskiej. Przez wieki głównym źródłem dochodu mieszkańców wyspy Man było morze, żegluga, rybołówstwo, a także przemyt importowanych towarów z pominięciem wysokich ceł do Anglii. Po 1765 roku przejęciu praw lordów przez Man przez koronę brytyjską nastąpił okres bezwzględnej walki z przemytnictwem i mieszkańcy wyspy musieli zwrócić swe zainteresowania ku innym dziedzinom gospodarki, czyli rolnictwu, hodowli, przemysłowi wydobywczemu. Jako ciekawostkę mogę dodać, że na wyspie Man organizowane są corocznie International Isle of Man TT Tourist Trophy, tak zwane wyścigi TT. Są to wyścigi motocyklowe, rozgrywane niemal nieprzerwanie od 1907 roku na wyspie Man. Przez wiele lat uważane za jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów motocyklowych na świecie. Cześć! Idziemy teraz w jedno z najpiękniejszych miejsc podczas sztormu. Jest latarnia, fale uderzają o latarnię. Idziemy! Wieje sztorm, na morzu wielka fala. Pogoda tu nie rozpieszcza. Takie uroki wyspy są. Isle of Man, nasz drugi dom. Wyspa Man zachwyca nas tym urokiem. Zamki, drewy, plaże, klify wysokie. Wyspa Man zachwyca nas swym urokiem. Zamki, gleny, plaże, klify wysokie. Mieszkam na dalekiej wyspie pośrodku morza. Czasem nie wiem, czy istnieje dla mnie inny ląd. Rano znowu budzi mnie mewa, pamiętam twoje imię. Chodzę na wysoką górę, wszystko rozwiewa wiatr. Słuchajcie, tutaj normalnie są schody i jest chodnik, ale przez wczorajszy sztorm, który urwał mi antenę, to zobaczcie, jak kamienie fale nawyrzucały. No, zatoczka piękna. Przestało padać na chwilę. Parasol ściągniemy. Ale jest... Uspokoiło się to tak. Tak znaczy cisza przed burzą. Wiecie? Także... Patrzcie. Jaka piękna zatoczka. Za mną. Często tutaj przychodziłem na ryby. Pokażę Wam gdzie za chwilę. Ale dobra, idziemy dalej. Tutaj nasza piękna latarnia morska. T
Teraz idziemy w miejsce, gdzie chodziłem na ryby. Możecie mi w to nie uwierzyć, ale w lato tam po tych skałach schodzi się na dół. Zaraz wam pokażę, już dochodzimy prawie. To jest miejsce za latarnią. O, tutaj wieje, trzeba się ubrać, zapiąć. Także idziemy. Ale się gotuje. A tam na tych skałkach. O, tam łowię ryby. No i będziemy mokrzy, idzie fala. Właśnie o tym wam mówiłem. Wybaczcie mi ślady na kamerze, ale... Patrzcie, przed chwilą tam stałem. A wiatr dopiero nabiera na sile. No i teraz będziemy uciekać chyba. Nie, następna. Następna. Teraz trzeba się ewakuować. Idzie wielka fala. Na koniec zabieram was jeszcze na naszą piękną promenadę, by pokazać wam sztorm na naszej pięknej promenadzie.
jak, słuchajcie, to jest przedsmak tego, co będzie w moich opowieściach, filmikach. Zapraszam wszystkich serdecznie do subskrypcji. Naprawdę warto. Będą wypady wędkarskie, wypady na grzyby, będą wypady na plażę. Po prostu opowieści z Wyspy Man, z gitarą, z wędką. Zapraszam. Daj już suba dzisiaj, bo naprawdę warto. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego razu.